ze sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Wiśniewski, kandydat na prezydenta Grudziądza. No tutaj wstępne sondaże ogólnopolskie, no pozytywne. No można powiedzieć nawet doskonałe. Wysokie, ponad czteropunktowe prowadzenie Prawa i Sprawiedliwości. No jest dowodem na to, że wreszcie chyba doczekaliśmy czasu, że kiedy zaczyna wygrywać Polska, kiedy Polacy zobaczyli, jak wyglądają rządy Platformy Obywatelskiej, kiedy Polacy zrozumieli, jak bardzo są oszukiwani. No i myślę, że to jest początek końca tej formacji, a jednocześnie jest to początek... Szacunki w Grudziądzu. No, nie mamy takich szacunków teraz prowadzonych. Frekwencja, jakie się ewentualnie tutaj może były, zauważyli Państwo nieprawidłowości w trakcie głosowania? No, jeżeli chodzi o frekwencję, to myślę, że jest podobnie jak w Polsce. Frekwencja powinna być dosyć wysoka. Sądzę, że może być nawet rekordowa. W Polsce prawdopodobnie taka była i w Grudziądzu mamy też sygnały, że jest w niektórych przynajmniej lokalach, obwodach bardzo wysoka. Natomiast jeżeli chodzi o nieprawidłowości, to oczywiście było tego całe mnóstwo, jeśli chodzi o łamanie ciszy wyborczej. No, szczególnie w dniu wczorajszym mamy masowe przykłady łamania ciszy wyborczej. Co to były za przykłady? Przez Platformę Obywatelską. Przede wszystkim kolportowanie na dużą skalę w całym mieście biuletynu PO, który zaczął być wydawany, kolportowany jeszcze w piątek późnym popołudniem i cały kolportaż trwał praktycznie przez całą sobotę. Mają Państwo udokumentowane takie przypadki? Oczywiście. Tych przykładów jest wiele. Mamy i takie sytuacje i sfotografowane, i ludzi, którzy to robią, prawda, i tak dalej. Natomiast dzisiaj, jeżeli chodzi o jakieś nieprawidłowości, to szczerze mówiąc nie dotarły, że są jakieś większe nieprawidłowości w komisjach na przykład, czy w przeprowadzaniu wyborów. Na razie takich sygnałów od naszych mężów zaufania i od członków komisji nie mamy. Ale oczywiście liczymy, że w Grudziądzu ten dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości również znajdzie swoje odzwierciedlenie. I w wynikach wyborów do Rady Miejskiej, i w wynikach wyborów na prezydenta Grudziądza. Tomasz Simiński, stanny przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Grudziądzu. Cóż, jeśli chodzi o przebieg wyborów, wydaje się, że jak na godzinę 21 zasadniczo był on niezakłócony. Mamy jedynie pewną informację na temat być może naruszenia ciszy wyborczej podczas niedzielnego głosowania. Myślę tutaj o pewnym wpisie na komunikatorze internetowym Facebook. Będziemy analizować, czy to zakłócenie rzeczywiście miało jakikolwiek wpływ i znaczenie w wyborach. Najważniejsza, myślę, jest frekwencja wyborcza. Ponieważ lokale zostały już zamknięte 5 minut temu, można powiedzieć, że frekwencja ta w Grudziądzu nie należała do rewelacyjnych. Według danych na godzinę 17:30 35,44% uprawnionych do głosowania wzięło udział w naszych wyborach samorządowych, więc nie jest to liczba zbyt duża. Wahnięcia między komisją z najlepszą frekwencją, najgorszą komisją obwodową była znaczna, bo w jednej z komisji frekwencja zaledwie przekroczyła 22%, podczas gdy w najlepszej, tak można by rzec, komisji obwodowej przekroczyła 44%, a więc dwukrotnie więcej głosujących. Tak, to prawda. To prawda. Rzeczywiście po raz pierwszy zdarzyło nam się, iż zabrakło miejsca w urnach z uwagi na no, pokaźną ilość kart do głosowania, które tak naprawdę były zeszytami, książeczkami do głosowania. W związku z tym komisja zarządziła niezwłoczne dostarczenie dodatkowych urn wyborczych do tych komisji obwodowych, które zgłaszały, że miejsca już w urnach nie ma. Dlatego też można było po południu zauważyć, że stoją dwie urny wyborcze. Takich przypadków, takich wypadków,
Takich przypadków zanotowaliśmy 7. Tak, wyglądało to w ten sposób, że przewodnicząca obwodowej komisji wyborczej informował nas telefonicznie o potrzebie podstawienia nowej urny i służby miejskie zapewniały dostarczenie nowej urny do danej obwodowej komisji wyborczej. Idąc tak oświadczeniem, około której godziny możemy poznać wstępne wyniki, chociaż szacunkowe, albo z większej części. Panie redaktorze, to jest informacja, którą nie sposób jest podać. Myślę, że mówimy o dniu jutrzejszym przed północą. Myślę, że właściwie żadnych konkretnych, wiążących informacji nie będziemy w stanie uzyskać. Komisje obwodowe w tej chwili pracowicie liczą głosy. Natomiast, no cóż, na pewno będzie tak, że obwodowe komisje, w których brał udział mniej osób, z pewnością głosy przeliczą szybciej i wyniki dostarczą do Miejskiej Komisji Wyborczej w szybszym czasie. Chciałbym w tym miejscu może powiedzieć jedynie o takim incydencie dotyczącym wadliwych kart do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa. Otóż okazało się, że nie tylko zresztą w Grudziądzu, ale w innych ośrodkach pojawiły się wadliwe karty do głosowania w kolorze niebieskim, a mianowicie jeden komitet wyborczy wymieniony był dwukrotnie, podczas gdy inny komitet wyborczy na tych wadliwych kartach nie został wymieniony wcale. Po ustaleniach w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, po rozmowie z komisarzem wojewódzkim, uznaliśmy, iż takie karty do głosowania zachowują swoją ważność, jeżeli już znalazły się w urnie. Wyszliśmy bowiem z założenia, że jeżeli ktoś zagłosował na partię polityczną czy komitet wyborczy, taki, który znajdował się na karcie wadliwej, na której brakowało jakiegoś innego komitetu. Proszę Państwa, to dotyczyło Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Ja tych kart nie widziałem, więc trudno mi się w tej chwili wypowiedzieć. Jeżeli te karty do nas dotrą, to będziemy w stanie ocenić. Prawdopodobnie było tak, iż Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości był wymieniony dwukrotnie, a Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej nie znalazł się na tych listach. To były oczywiście pojedyncze wypadki. Komisja natychmiast po zgłoszeniu tej informacji przez jednego z wyborców dokonała sprawdzenia wszystkich posiadanych kart do głosowania do Sejmiku Wojewódzkiego i wycofała tych kilka, z tego co wiem, kilka wadliwych kart do głosowania. Także potem już ta sytuacja się nie powtórzyła. Jak wyniki wyborów? Państwo skomentują. Na razie możemy mówić o sondażowych wynikach wyborów. Jeżeli chodzi o wyniki wojewódzkie, to z pierwszych doniesień wynika, że Platforma Obywatelska wygrała wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co nas ogromnie cieszy, ponieważ, tak jak wiadomo, nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to kolejny zastrzyk pieniędzy dla województwa, a także dla naszego miasta. Ja gorąco liczę na to, że przynajmniej dwójka naszych kandydatów dostanie się do Sejmiku i będzie miała spory udział w sprowadzaniu tych pieniędzy do Grudziądza. Jeżeli zaś chodzi o wyniki ogólnopolskie, to są sondaże. No, widać jakąś tendencję, mając na uwadze jednak to, co powiedział prezes firmy, która przeprowadzała badania, że jest możliwa różnica około 2%. Wydaje mi się, że na koniec się to bardziej spolaryzuje i będzie naprawdę chyba się każdy głos liczył w tych wyborach. Dzisiaj będą Państwo czekali do końca, tak? Oczywiście. Na razie spływają do nas pierwsze sondażowe wyniki z tych małych okręgów, chociaż mamy już jeden duży i tutaj wszystko wskazuje na to, że zamknie się to w pierwszej turze w przypadku wyborów na prezydenta miasta Grudziądza. No, na chwilę obecną tutaj bardzo optymistyczne prognozy, jeżeli chodzi o Pana kolejny wybór na urząd prezydenta Grudziądza. No, ja jestem spokojny, bo to jest nawet niecałe 10% komisji obwodowych, więc trzeba poczekać przynajmniej do jak będzie 30-40%, bo jaka jest tendencja. No, na razie jest w porządku. Z niecierpliwością czekam, jakie będą wybory do Rady Miasta. Czyli tutaj dzisiaj do samego końca nie będzie mógł Pan chyba zasnąć? No tak, to zawsze jest, o 4 lata, że ten wieczór wyborczy z niedzieli na poniedziałek jest takim dosyć trudnym, ale się przygotowałem. A jak Pan szacuje, bo na pewno jakieś wcześniejsze sondaże chyba były robione? Nie. W tym roku nie robiliśmy sondaży takich poważnych. Taki pewniak?
a byle jakich, nie, nikt nie robił, bo to robiła Platforma Wojewódzka, w tym roku nie robiła, a byle jakich nie warto, ale no chciałbym, aby to się wszystko, jeżeli chodzi o moją osobę, skończyło w pierwszej rundzie. Może nie takim wynikiem jak 4 lata temu, bo mam więcej kandydatów, ale no fajnie by było, no zobaczymy. No jeszcze samo, powiedzmy tutaj, pana stanowisko to jedno, ale jeszcze rada musi być, która pana będzie wspierać, bo tu może się okazać, że trzeba będzie na przykład zawiązać koalicję. Też jestem przygotowany na to, aby zawiązać koalicję. Już rozmowy były wcześniej z różnymi ugrupowaniami. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy. Z jakimi ugrupowaniami wcześniej była rozmowa? No to jeszcze na razie wybory trwają. Niech to ugrupowanie, które z nami rozmawiało, samo się zgłosi, bo tak się umówiliśmy, nie ja. I mam nadzieję, że uda się nawiązać koalicję, więc życzę sobie i temu ugrupowaniu jak najlepiej. Lokale już zamknięte. Czy mają państwo jakieś szacunki, które ewentualnie mogą tutaj wpłynąć na państwa wynik? Do tej pory tylko otrzymaliśmy wyniki z 4 obwodów zamkniętych, 2 DPS-ów, szpitala i z więzienia i tutaj tylko kandydatów na prezydenta. Bardzo niski procent udziału właśnie w tych osób, które tam zamieszkują w naszych wyborach właśnie do samorządu. Jeszcze czekamy też oczywiście na wszystkie inne wyniki. Dzisiaj jeszcze o tej porze trudno jest mi powiedzieć. Kampania przebiegała spokojnie. Nie mieliśmy żadnego sygnału o żadnych incydentach. Cierpliwie czekamy po prostu na to, jak zagłosowali mieszkańcy. Korzystając z tej okazji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom Grudziądza, którzy oddali głos na Społeczny Komitet Wspólny Grudziądz. Dołożyliśmy wszelkich starań, ażebyście państwo otrzymali realny i wprost do ludzi płynący program. Dlatego jeśli ktokolwiek docenił nas i oddał na nas swój głos, bardzo serdecznie dziękuję. Jak skomentuje pan wyniki, no w skali kraju, to w skali Grudziądza SLD? W skali Grudziądza to w dniu dzisiejszym jeszcze o tej godzinie trudno jest cokolwiek powiedzieć, tak? Natomiast no, mamy wyniki z sondaży, tak? Wyniki sondażowe z ogólnokrajowe, no i wynik SLD 8,8%. Uważam, że mógłby być troszkę lepszy jednak, mimo wszystko. No, czyli zapewne tutaj państwa liderzy ogólnopolscy na 10, 12, może nawet więcej, prawda? Tak, tak, bo to tak mniej więcej się, ale wiemy, jak się sondaże kształtowały, tak, no bo je śledziliśmy na bieżąco, no i w różnych sondażach było pokazywane 8%, 12%, także trudno mówię tutaj, żeby jakieś przekłamanie było. Natomiast zaskoczeniem na pewno jest, bo tutaj rozmawiamy u siebie w sztabie, dobry wynik PSL-u, tak. Teraz jeszcze takie pytanie odnośnie Grudziądza. Czy tutaj, na pewno państwo mają w sztabach jakieś osoby, jak sytuacja wstępnie, bo już trochę tych tutaj sztabów policzyło te głosy, niektóre. Jak ta sytuacja się tam ewentualnie, mają jakieś państwo dane? Bo to już taka godzina jest, gdzie mogłoby coś być. To znaczy, mamy, ale te, które dotyczą tylko w zasadzie wyborów na prezydenta Grudziądza, tak? No tutaj się wynika z tego, że prezydent Malinowski najprawdopodobniej w pierwszej turze te wybory może wygrać, chociaż no to chyba tylko tam z 8 czy z 9 komisji w tej chwili mamy. No niemniej prowadzi, na pewno tutaj, no jeżeli tak by się zakończyło, no to będzie to na pewno, nie będzie drugiej tury. No tutaj sytuacja, bo on właśnie wspomniał, że z jakimś, nie powiedział z którym klubem, czy to nazwać, z którym komitetem prowadził jakieś rozmowy ewentualne koalicyjne. Czy z wami to państwo było? To znaczy, ja powiem tak, ja nie wiem z jakimi ugrupowaniami pan prezydent rozmawiał, natomiast potwierdzam, że także rozmawialiśmy z Platformą Obywatelską, ale rozmawialiśmy z wszystkimi komitetami, z wszystkimi od lewa do prawa. Wstępne wyniki, no nie do końca tak optymistyczne, jak można było się spodziewać? Tak, to prawda, wstępne wyniki nie są takie optymistyczne, ale ja mam nadzieję, że to jest tak, że wybory się dzisiaj kończą, a my będziemy je od jutra zaczynali. Tak naprawdę kłopoty, które w tych wyborach, kłopoty, które w tym mieście są, także zostaną po wyborach. Będzie trzeba je rozwiązywać. Mam nadzieję, że wprowadzimy 4-5 ludzi do Rady Miasta. Będziemy mogli to lepiej kontrolować, niż to było w tej kadencji. No tak, wejście tutaj radnych byłoby istotną zmianą, tym bardziej, że Robert Malinowski już mi tutaj dziś powiedział, że rozmawiał z komitetami
nie wiem którymi dokładnie, bo jeszcze żaden nie chce się w pełni przyznać, odnośnie ewentualnych koalicji. Ze mną nie rozmawiał, ja tak naprawdę nie myślę o koalicji dzisiaj. Ja chcę te wybory do końca doprowadzić, chcę wiedzieć, jaki będzie wynik i wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać. Ale sprawa ma się tak, trzeba podziękować tym wszystkim ludziom, którzy nam pomagali, ale też i tym wszystkim, którzy na nas głosowali, bo to była całkiem dobra alternatywa. Nie udało się, zapraszamy do następnych wyborów. No i to, myślę, jest taki najbardziej optymistyczny akcent, jaki możemy dzisiaj wyborcom grudziąckim wskazać. Do rana będzie pan czekał na wynik? Tak, będę czekał. Emocje były wysokie, w tej chwili już trochę opadły, ale będę czekał na wyniki, bo to były ważne wybory, bo radni to też są ci ludzie, którzy będą decydować o naszej przyszłości. Podsumowanie wyników. Co już wiadomo w tej chwili, jak nowa prawica wypadła w Grudziądzu? No, na tą chwilę nic nie wiadomo, czekamy na oficjalne wyniki. A jakieś szacunki? No państwa, mieli na pewno państwo w komisjach swoich ludzi. Tak, jakieś cząstkowe wyniki spływają, ale tu nadal czekamy na końcowe wyniki. A jak sytuacja, bo tutaj, no, Robert Malinowski prowadzi w tym całym rankingu, Janusz Dzięcioł dużo, dużo z tyłu, reszta kandydatów, no, dosyć słabo. Nie ukrywam, jest to jakieś zaskoczenie, nie ukrywałem, że nie sądziłem, że pan Robert Malinowski zdobędzie aż tak duże poparcie pomimo tylu błędów. Widocznie nasze społeczeństwo nie jest do końca jeszcze przekonane do tego, żeby móc wprowadzać inną politykę gospodarczą. A w skali kraju PiS wygrywa troszeczkę przed Platformą, około 4 punktów procentowych. No, coś się zaczyna zmieniać. No ogólnie tutaj entuzjastyczna sytuacja, no jest dobrze. No pomimo trzecie nad ranem jest bardzo dobrze, mamy w tej chwili wyniki z 35 komisji. Prezydentem według tych wyników no, zostaje nadal Robert Malinowski, natomiast jeżeli chodzi o Radę Miejską, to Platforma Obywatelska powinna wziąć 13 mandatów z 23. No, odnosząc się tutaj do wyborów, że tak powiem z poprzednich wyborów, jednak jest troszeczkę gorzej. To znaczy, jeżeli chodzi o prezydenta, poparcie jest trochę mniej, natomiast jeżeli chodzi o Radę Miejską, to jest lepiej, bo w poprzednich wyborach Platforma zdobyła 12 mandatów. Jak pan sądzi, o której już będzie wiadomo na 100% wszystko? No myślę, że jeszcze tak 2 godziny trzeba poczekać, czyli piąta nad ranem i będziemy wszystko wiedzieli. Śledzicie tutaj też powiat i gmina, jak tutaj sytuacja wygląda? Znaczy, dane mamy szczątkowe, bo na 11 komisji z gminy Grudziądz mamy dopiero z 3, czyli te małe komisje, czyli Węgrowo, Sosnówka i Piaski, poczekamy na te większe, czyli Nowa Wieś, Wałdowo, Mały Rudnik, wtedy będą mógł coś więcej powiedzieć. Dziękuję. Dzisiaj, bo to za chwilę będzie koniec tej nocy i będzie dzień, to pewnie dowiemy się dokładniejszych danych, czyli uzupełnionych tych, które tu są. Ale już nic innego nie należy się spodziewać. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało oficjalnie. Nie czekałem już więcej, bo tak jak mówię, tu Marek myśli, ja tak samo, że ci nasi tam przedstawiciele w tych komisjach po prostu ze zmęczenia poszli spać. Bardzo dziękuję. Gospodarzom, co pozostali na placu boju. Panie prezydencie, jesteśmy dumni, że jesteś naszym liderem. Jesteśmy dumni, że mieszkańcy ci ufają i cię doceniają. I jesteśmy dumni, że przez najbliższe 4 lata będziesz prowadził nas do kolejnych sukcesów. Dziękuję z waszą pomocą. Nowej drodze. Dziękuję bardzo. Myślę, jak otrzeźwiejemy w sensie zmęczenia, no to się jeszcze pewnie spotkamy i dokładnie podsumujemy wszystko, jak będzie oficjalne. Znaczy, jak po prawdziwa Marysia mówię też... No wszystko wskazuje na to, że no nie będzie drugiej tury. Pierwsza tura
Trochę gorzej niż kilka lat temu, ale jednak do przodu. Ja myślę, że lepiej, bo jeżeli chodzi o mnie, o prezydenta, to oczywiście wynik jest nieco słabszy, ale wystarczający. Natomiast jeżeli chodzi o radnych, to prawdopodobnie będziemy mieli więcej radnych z Platformy niż było w ostatnich wyborach. A to jest duże ułatwienie, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy mi zaufali i po raz trzeci zagłosowali na moją osobę. To spowoduje, że można zdecydowanie lepiej i szybciej zarządzać miastem, gdyż mam już pewne doświadczenie i jak to mówią wszyscy, przetarte szlaki w różnych instytucjach, czy to marszałkowskich, czy to centralnych, a i osoby, które ze mną współpracują, są już zaprawione w boju i potrafią swoją pracę doskonale wykonywać. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom. No jakie plany tutaj? Bo w sumie znamy troszeczkę, była mowa, co, ale w pierwszej kolejności. No mieliśmy oczywiście program rozwoju Grudziądza, który nazywa się Projekt Grudziądz, związany z miastem, z mieszkańcami, z otoczeniem. W pierwszej kolejności musimy przystąpić do rozliczania tych inwestycji, które się już pokończyły w tym roku, a pokończyło się dosyć dużo, między innymi marina, między innymi trasa średnicowa, różnego rodzaju mniejsze inwestycje, jak ścieżka rowerowa, jak ulica Warszawska. Nie będę wszystkich wymieniał. Sporo się zakończyło, musimy je rozliczyć, pościągać środki finansowe od tych wszystkich instytucji, które mają nam je dać i przygotować się do kolejnych inwestycji, które być może jeszcze nie będą w roku 2015, bo nie zdążymy się przygotować dokumentacyjnie, a i nie znamy szczegółów regionalnego programu operacyjnego, ale na pewno 2016. No tutaj jeszcze trochę przetasowania będzie chyba w tej nowej Radzie. No tu trochę PiS jakby nieco zyskał, pewnie niektóre komitety znikną, pojawią się może nowe. Nowi ludzie też. Też tak myślę. Sam jestem, nie znam szczegółów, kto w jakich ugrupowaniach wszedł do Rady. Nie wiem tego. Ja wiem, kto wszedł od nas i z tego się bardzo cieszę, bo mamy znakomitych radnych, znakomitych kandydatów, że nie złożyli przysięgi. Nie wiem, jak to jest w innych ugrupowaniach, ale nam ta ilość radnych w zupełności wystarczy. Ja mówię, a jeszcze są rozmowy być może z innymi radnymi. No tutaj pewna wygrana, natomiast czy za 4 lata jeszcze się będzie panu też chciało? Bo zawsze się nasuwa takie pytanie, kiedy właśnie jest ten moment nowej kadencji, czy potem znowu, a może będzie, nie wiem, może jakiś następca zostanie, że tak powiem, może nie tyle naznaczony, co przygotowany, bo jednak osoba, która już ma jakieś doświadczenie, no łatwiej wchodzi w ten cały system i kontynuuje pewne idea, prawda? Tak, to prawda. Wokół mnie jest sporo młodych ludzi, którzy już kolejną kadencję ze mną współpracują. Natomiast pytanie do mojej osoby, to jeszcze nie wiem. Ja się fizycznie i psychicznie doskonale czuję. Żadne choroby odpukać mnie nie dotykają. Dbam o siebie i znam kolegów prezydentów chociażby w Rzeszowie czy w Krakowie, którzy są dużo starsi, a dalej walczą. Chyba tu zespół, prawda? Zobaczymy, jak to będzie, nie? No dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu.